z pomocą Pana naszego spróbujemy pójść dalej z listem do Rzymian. Cóż tam takiego jeszcze Paweł pisał w tym liście do Rzymian? To jest ciekawe, nie? Że tyle tematów on tam porusza w tym liście do Rzymian. Z pewnych powodów apostoł porusza tu temat zakonu. I to dosyć mocno porusza tutaj temat zakonu w tym liście. Jednym z powodów na pewno jest ten, że jak wiemy, w Rzymie było sporo Izraelitów, bardzo dużo Izraelitów było, którzy nie znali Jezusa, którzy żyli według zakonu mojżeszowego. A wiecie, że kiedy się człowiek nawraca, to jest taki otwarty na to, co jest biblijne. I apostoł Paweł, wiedząc o tym, że tak jest i że sam zakon w sobie jest drogocenny, jest duchowy, niesie w sobie wiele potężnych informacji i on, rozumiejąc, że dla tych chrześcijan w Rzymie istnieje niebezpieczeństwo, że oni zaczną nie tylko słuchać Ewangelii, ale będą też słuchać tych Izraelitów z synagogi i zostaną już odwiedzeni od Chrystusa. A więc on tu bardzo, bardzo w szczególny sposób pokazuje, czym jest zakon, dlaczego. Dlaczego teraz już nie zakon przyszedł większy od zakonu? I że mogą usłyszeć od tych Izraelitów piękne wieści, bo to przecież ludzie byli wszczepieni w ten krzew winny, uczyli się Bożego prawa. W różny sposób postępowali, ale widzimy, że utrzymywali się jako naród. Drugą rzeczą też, dlaczego apostoł to rusza, jest to, że on nie oddzielił się od Starego Testamentu, żeby w ogóle nie myśleć o Starym Testamencie, o Starym Przymierzu. On używa Starego Przymierza w sposób umiejętny w tym Nowym Przymierzu. I dlatego to on jest tym, o którym mówił Pan Jezus, że jak się nawróci uczony w Piśmie, i stanie się uczniem Jezusa Chrystusa, to on nauczył się korzystać z nowego, aby przez nowy iść do starego i wyciągać ze starego to, co nowy chce pokazać. Już nie bez Chrystusa, tylko z Chrystusem idzie tam i opowiada z tego zakonu to, co mówi o Chrystusie. I wtedy człowiek, który się nawraca, widzi, że zakon jest przewodnikiem do Chrystusa i staje się to wyraźne. I nie łapie się na przynętę zakonu, żeby pójść pod zakon. Zwróciliście uwagę, co się dzieje na przykład w wielu krajach. Jak wielu chrześcijan zaczyna pociągać żydostwo, izraelskie nauki, święta, obchodzenie świąt. Przyjeżdżają, całe spotkania są, opowiadają, ci chrześcijanie są pod wielkim wrażeniem, jak to się odbywa, zaczynają sami powoli w to wchodzić i co robią? Kto chce być pod zakonem? O, puszcza Chrystusa, więc, bo to nie jest złe, to nie jest to, że to nie dał Bóg, Bóg dał zakon, a więc posługuje się czymś dobrym. Tylko w zły sposób. I apostoł Paweł chce, żeby chrześcijanie nie byli złapani na to. Że on wie to, co oni nie wiedzą. On sam był gotów wszystko zrobić,
Pamiętacie Dawida, który mówił: naucz mnie Twego zakonu. Dzień i noc rozmyślam o zakonie Twoim. Chcę poznać Twoje święte prawa. To było dla Dawida czymś drogocennym, ważnym. Dla Saula starszego też to było bardzo ważne. On wiedział, ile czerpał zadowolenia z tego, że mógł zrobić coś z tego zakonu. Ale wiedział, że to nie dało uratowania, że tego nie wyprowadziło z niewoli grzechu. I on wiedział, że jeżeli chrześcijanie wejdą z powrotem pod to, to ugrzęzną. Ja sam pamiętam, jak czytając Biblię, poznając prawdę, w pewnym momencie czytając tyle o Izraelitach, mimo tego, co oni zrobili, pokochałem ten naród. I to taką miłością, że sam byłem zdziwiony, że ja ich tak miłuję po prostu. I wtedy, co wam opowiadałem, byłem gotowy pojechać do Izraela. Okazało się, że firma wysyłała hydraulików, monterów do Izraela i mogłem pojechać, zarabiając pieniądze. Byłbym tam, rodzinę bym utrzymywał i chodziłbym po tych miejscach, o których czytałem z Biblii. To było naprawdę tak, ja byłem przekonany, że to jest coś dla mnie w sam raz. I pamiętam dokładnie, leżałem na wersalce niedługo przed tym całym wyjazdem i Duch Święty powiedział: nigdzie nie pojedziesz i wszystko. A ja sobie myślałem, dlaczego? Przecież będę chodził tam, gdzie Jezus chodził, będę to oglądał. Nigdzie nie pojedziesz. Ja wiem teraz dlaczego. Później okazało się, że jadąc, już się pamiętam, w autobusie czy w tramwaju, zobaczyłem 3 Żydówki. Wiedziałem, że to są Żydówki. I ocie, jak ja się ucieszyłem, że w końcu spotkałem i chciałem podejść do nich i znowu Duch Święty powiedział. I wymienił mi ileś tam narodowości. A oni to co? I wtedy zrozumiałem. Ja nie jestem w Starym Przymierzu. Ono jest piękne. Ale nowe jest piękniejsze. To stare jest bardzo ponętne i łatwo jest tam się przemieścić. I wejść pod to stare. Słyszałem opowieści ludzi, którzy mienili się chrześcijanami, jak opowiadali. Na przykład. W niedzielę poszedł podlewać ogródek. No, nie opowiem tej opowieści dokładnie, bo nie notowałem sobie jej w głowie, ale powiedzmy. Idąc, zawadził nogą o wąż, przewrócił się i no, coś tam sobie potłukł się. No i z tego wyciągnął wniosek. W niedzielę nie wolno pracować. I przychodzi do zgromadzenia, opowiada świadectwo, że Duch Święty pouczył go, że w niedzielę nie wolno pracować. Jaki to Duch go pouczył? Rozumiecie? I w ten sposób diabeł przemieszczał myślenie wierzących ludzi w teren zakonu. Nie wolno tego, nie wolno tego, nie ruszaj, nie kosztuj, nie dotykaj. Ale Pan Jezus przecież robił co innego, wypełniając sabat. Oni mu zarzucali, że nie wypełnia, ale on wypełniał w sposób taki, jak powinno się wypełniać. A więc różne nauki docierają, różne rzeczy. Nawet słyszałem kiedyś taką wypowiedź nawróconego Żyda, który był mesjanistycznym Żydem i który powiedział, że my poganie bez Żydów nie jesteśmy w stanie poznać prawdy. A więc kolejna nieprawda, która miałaby odciągnąć chrześcijan w kierunku Żydów, żeby oni nas teraz pouczyli. Już byli Żydzi, którzy nas pouczyli. Oni powiedzieli, gdy przyjdą inni Żydzi, nie słuchajcie ich. A nawet jakby oni przyszli i mówili co innego. A więc już przyszło do nas to, co miało przyjść. A to, co przyszło, to był Chrystus. Wyzwolenie. A więc apostoł Paweł zdaje sobie sprawę zagrożenia. Przecież otwórzmy na chwilę Dzieje Apostolskie, ten 28 rozdział. Od 17 wiersza. A po upływie 3 dni zwołał on przywódców Żydów, a gdy się zeszli, powiedział do nich: mężowie, bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian, którzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie byłem oskarżony o coś, za co należałoby karać śmiercią.
Lecz gdy się temu sprzeciwili Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie mając wszakże zamiaru oskarżać o cokolwiek mego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami, porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. A oni rzekli do niego: nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w twojej sprawie, ani też nikt z braci nie przybył, który by był o tobie coś złego doniósł lub powiedział. Ale pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. To wiedzieli. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków, a więc posługiwał się Starym Testamentem, pokazując Jezusa. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo: dobrze, Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc: idź do ludu tego i mów, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłany zostaje to zbawienie Boże, oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. A więc byli tam ci, którzy mieli wiele informacji, czytali Biblię, wiedzieli bardzo dużo, czego nawróceni poganie nie wiedzieli, bo to nie było tematem Ewangelii. Ale wiedzieli, że to jest w Biblii napisane. Dlatego tak łatwo Żydzi zdobywali innych ludzi, bo Żydzi byli znani, a Chrystus nie był znany. Po wszystkich miastach Żydzi byli znani, byli uważani za pobożnych ludzi, spotykali się w synagodze i tak łatwo im było podburzyć przeciwko apostołom ludzi. Wyrażając się, że to są ci, ta sekta. A więc apostoł Paweł miał słuszne powody do tego, żeby w liście do Rzymian wyłożyć im to, żeby oni wiedzieli, że gdyby przyszli do nich i coś takiego im opowiadali, to żeby mieli odpowiedź na to, z czym oni by do nich przyszli. On nie był człowiekiem, który mówił: a Pan was ochroni, nie ma się o co martwić, nawet nie będę sobie tam czasu zajmował. Jakby przyszli, Duch Święty wam przecież powie, że to są fałszywi ludzie. Przecież w Galacji też byli duchowi ludzie, przyszli, jednak ich złapali. I wielu do dzisiaj łapią. Polują na takich właśnie chrześcijan, którzy nie znają Chrystusa i wprowadzają ich w różne rzeczy. Na mnie, przypominam sobie, też było takie polowanie. Pamiętam, jeszcze byłem młody wierzący i podstawiono mi jak to się nazywa, rabiego, czy rabina z synagogi warszawskiej. On przyjechał do Gdańska i spotkaliśmy się, rozmawialiśmy i nic nie było mówione, że to jest w ogóle jakiś Żyd, jakiś rabin czy coś. I on mnie tak podchodził i tak no, opowiadał różne rzeczy i tak miło i ten, ale coś mi tam po prostu, coś tu nie tak jest. A potem, żebym do nich dołączył tam właśnie, do Żydów, że znam Biblię, że, no i takie różne rzeczy tam, ale już dzięki Bogu miałem na tyle zrozumienia, że rozeszliśmy się po prostu. Ale był bardzo przyjemny i to, co mówił, było ponętne, że to coś drogocennego. Będziesz Żyd, opowie ci tyle przecież o Biblii, oni przecież wiedzieli. Dużo więcej mógłbym opowiedzieć dokładnie, jak te święta, jak tamte święta obchodzono. Ale mnie nie tyle święta interesowały, co Chrystus. I dzięki Bogu. Bo gdyby nie to, to prawdopodobnie byłbym gdzieś tam w synagodze jakiejś.
No tak, tak to wygląda dokładnie, bo co to bym, no i zrobiłoby się przyjemniej, zobaczyłbym te święta, to wszystko naprawdę i bym po prostu przylgnął sercem, bo to ma coś, ma w sobie to przecież, nie? To naprawdę ma obraz jakiejś pobożności, jakiegoś bycia z Bogiem. Te święta szałasów, czy święta, czy inne po prostu, nie? Kiedy to wszystko jest obchodzone. No, byłem kiedyś takim też w pewnym zborze we Wrocławiu i właśnie tam oni to łykli, a więc w ten sposób też postępowali, nie? Te zachowania mieli, świece palili, różne te ruchy rękoma, nie? I te inne rzeczy robili, ale tam nie było zbyt dobrze. A więc mamy apostoła Pawła, który rozumie sytuację, sam w tym był i wie, że to jest naprawdę coś pomętnego. Jeżeli Chrystus nie jest w tobie najważniejszy, najcenniejszy, to jest w stanie cię zdobyć. Bo człowiek tak do świata to nie pójdzie za bardzo, bo rozumie, że tam jest coś złego. Ale tu przestaje widzieć coś złego. Przecież o tym jest w Biblii napisane. Dlatego Pan Jezus, mówiąc już o tym, powiedział, że gdy uczony w piśmie się nawróci i staje się uczniem Jezusa, to on nie sięga do starego najpierw. On sięga najpierw do Chrystusa, a potem z Chrystusem idzie do starego. I tak robił Paweł. On szedł z Chrystusem i wyciągał ze Starego Testamentu to, co pokazywało Chrystusa i to, co wskazywało, że można to użyć w Nowym Przymierzu, ponieważ Nowe Przymierze też to ma w sobie zawarte w działaniu, w życiu Chrystusa. Pamiętamy słowa Pana Jezusa z Mateusza 5 rozdziału. Piąty rozdział od 17 wiersza. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu. Aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza, ani sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, co robi Jezus? Jezus nie ujmuje niczego z zakonu. Zakon zostaje w całości, ale on wyprowadza nas poza zakon. On w sobie wyprowadza nas poza. Już on nie mówi o zabiciu, on mówi już o gniewie. A więc Paweł mógł powiedzieć, że nie jestem pod zakonem, jestem pod łaską, jestem w Chrystusie. Jezus wyprowadził mnie z zakonu, idąc dalej niż sięgał zakon. Zakon sięgał do zabicia, a Jezus sięga do zgniewania. Zakon już tam nie sięga. A więc Chrystus prowadzi nas dalej, a zakon zostaje takim, jak jest. Nic nie można ująć zakonu. Nic. Jezus nic nie ujmuje zakonu. Czyż nie wypełnia, jeżeli masz, nie będziesz się gniewał na nikogo, czyż nie wypełniasz, nie zabijaj? Nie myśląc, żeby nie zabijać, gdy nie gniewasz się, już nie zabijasz. A więc wypełniasz w sumie. Ale wypełniasz o wiele głębiej niż ci, którzy są pod zakonem. Bo oni się mogą gniewać i im to nie przeszkadza. Aby nie zabili się nawzajem. A ty w Chrystusie już nie gniewasz się. A więc co mówi Jezus, to wtedy widzimy. Ja jestem tego samego cały czas zdania. Ani nic nie wolno zakonu ująć. Nic. Jeżeli ktoś uważa, że chce żyć pod zakonem, to powinien zabić
tych wszystkich, którzy są z Nim, nie wypełniając sabatu tak, jak powinno się wypełniać. Jeżeli ktoś będzie wykonywał pracę w sabat, powinni wziąć kamienie i go zabić, bo tak mówi zakon. Ale ludzie mówią, nie no, dzisiaj jakbyśmy zabili, to przecież do więzienia nas wsadzą za to. Nie możemy zabić. To znaczy, że nie możesz wypełniać zakonu? Jeżeli nie możesz wypełniać zakonu, to dlaczego mówisz, że wypełniasz zakon? Przecież oszukujesz siebie i innych. A nie, bo to już nie jest ważne. A Jezus mówi, wszystko jest ważne. Więc rozumiecie, jeżeli człowiek chce być kłamcą, to musi kłamać, żeby udowodnić, że może być pod zakonem, ale to już jest nieważne. Ofiary już są nieważne, nie musisz już zabijać za to. To co ty wtedy musisz? No to, co sobie ustali ktoś. A więc to jest oszukaństwo, to nie ma nic wspólnego z prawdą. Jezus powiedział, kto by ujął cokolwiek zakonu, ujęty mu będzie z tego, co jest wieczne. A więc ci ludzie tak naprawdę tracą wieczność. Jeżeli chcesz żyć pod zakonem, to pod całym. Albo ufasz, że zakon jest przewodnikiem do Chrystusa i wtedy Chrystus staje się twoim zakonem, twoją łaską, twoją miłością, twoim pojednaniem wszystkim staje się Chrystus. Apostoł Paweł, pierwszy liście do Koryntian, pierwszy do Koryntian, 14 rozdział, może 32 wiersza. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A więc on też się posługuje zakonem. Jeżeli to, co było pod zakonem, jest nadal pod łaską, on to przynosi jako, czyż i zakon tego nie mówi, porządek. Boży porządek dalej obowiązuje. Tylko nie tyle według zakonu, co według łaski. 9 rozdział tegoż Koryntian od 7 wiersza. Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? On uznaje, że zakon został dany od Boga. Uważa, że to jest dobre. I to, co może być zachowane przez nas, on uważa, że ma być zachowane przez nas. Czyż i zakon tego nie mówi? Przecież wiele w Nowym Przymierzu nie ma spraw opisanych, które uregulował już zakon. A więc Paweł bierze to jako mądry uczeń Chrystusa. Z Chrystusem idzie tam i to, co nadal jest cenne, warte, to też o tym zaznajamia Kościół. To jest dopiero umiejętność. To jest piękna umiejętność. I to jest właśnie sługa, który wie, co robi. Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi raczej tego raczej ze względu na nas? Tak jest. Ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. A więc apostoł Paweł mówi, że w tym nowym przymierzu jest prawo, że ci, którzy głoszą Ewangelii, z Ewangelii żyć będą, ale nie ma przymusu, żeby to stosować. Jest wolność i on z własnej woli nie korzysta z tego i nic nie walczy z tymi, którzy korzystają. Mówi, oni korzystają, to jest ich wola, ich prawo. Moim prawem też byłoby korzystać, ale nie korzystam. To jest piękne, kiedy uczy wolności, uczy wyboru, uczy decydowania, nie zasklepienia, nie, że skoro ktoś tam korzysta, to wszyscy muszą korzystać. Nie, możesz wybrać, możesz podjąć decyzję, co jest lepiej w tym momencie, w twojej służbie, czy tak zrobić, czy tak zrobić. I to jest piękne, że w ten sposób właśnie uczy wyborów w decydowaniu. I w tym liście do Rzymian, 7 rozdziale,
od 7 wiersza on pisze takie słowa: cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: nie pożądaj. Wielu spraw Jezus nie porusza, bo już zostały poruszone w Starym Przymierzu. On porusza to, co jest ważne w Nowym Przymierzu. On nie mówi, że zakon jest zły i trzeba go usunąć. Nie, zakon jest dobry i ma być do końca. Niebo i ziemia przeminą. I zakon będzie sądził ludzi. A więc nie może nic być z niego ujęty. Jest dobry, jest pożyteczny. Tylko trzeba umieć z niego korzystać. Już kiedyś mówiliśmy, kiedyś głosiłem o tych 10 przykazaniach, że wszystkie 10 przykazań mówią o Chrystusie. Nie czyńcie sobie obrazu, bo Boga nie widzieliście. Bo Bóg ma swój obraz doskonale. Taki, jakim jest Bóg. Tym obrazem Boga jest Chrystus. A więc Bóg mówi do wszystkich ludzi: nie czyńcie sobie żadnej podobizny mnie, bo kiedyś przyjdzie mój syn i będziecie wiedzieć, jaki jestem. A tak to po co się macie domyślać? A więc to wszystko mówiło o Chrystusie. W Chrystusie odpocznienie, w Chrystusie uwolnienie od starej natury. To wszystko jest Chrystus. I kiedy rozumiesz to i dostrzegasz to, to było dobre, bo przecież mówiło o Chrystusie. Czy złe jest to, co mówiło o Chrystusie? Dobre jest. Ale to był cień. A teraz już jest Chrystus. A więc cień nie jest ważniejszy od tego, który cień zostawił. Chrystus jest ważniejszy. I dalej mówi tak: lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. My wiemy z zakonu, że zakon został dany, żeby wydostać na zewnątrz po tej naturze ludzkiej poskrywaną upadłość. I to wydostane zostało na zewnątrz. I w tym momencie człowiek mógł zobaczyć, jaka jest wredna natura człowieka. A bez przykazania to wcale nie jest złe. Tamci czynią, tamci, a przykazanie mówi, to jest złe. Już wiesz, że to jest złe. A więc zakon jest dobry, pożyteczny. I zakon jest przewodnikiem do Chrystusa, więc ma swoje zadanie do wykonania. Kto by przekonał cię, że jesteś cudzołożnikiem czy cudzołożnicą, kiedy żyłeś w starym życiu, miałeś kolejną żonę czy kolejnego męża, jeśli nie zakon? A więc jest pożyteczny dalej i przekonuje o tym. Ale gdy trwasz w Chrystusie już, to ty nie potrzebujesz już tego, bo ty nie masz potrzeby kolejnych związków. Jesteś wolnym. A więc już zakon nie decyduje o tym, ale decyduje życie Chrystusa w tobie. To jest piękne. I Paweł wie, że tak jest, ale on mówi: uważajcie też na ludzi, którzy będą mówić, że zakon już nie istnieje. Do wyrzucenia jest zakon. W ogóle go już nie ma. Jezus usunął, wypełnił, usunął zakon i nie ma zakonu. A on mówi: nie, ten świat potrzebuje porządku i ten porządek dalej jest utrzymywany przez zakon. Zakon uporządkowuje życie człowieka. Człowiek będzie wiedział, że kto kradnie, ten jest złodziejem. Kto kłamie, jest kłamcą. Kto zabija, jest mordercą. Bo zakon tak mówi. W Chrystusie nie potrzebujesz kraść, kłamać, zabijać. Ale zakon przekonuje do tego i Paweł, o tym wiedząc, wiedział, że zakon jest bardzo dobry. I nie wolno z niego nic usuwać, jak powiedział Pan Jezus. Nic. Co tu jeszcze możemy, żeby...
No, może to poczytajmy z tego listu do Rzymian, co tu apostoł Paweł opisuje o tym. Też to sami pamiętacie, jak to w liście o Filipian powiedział, że według zakonu był człowiekiem beznagany, lecz uznał to, co zyskał pod zakonem za przeszkodę. To mu przeszkadzało zobaczyć Chrystusa. I kiedy Jezus stanął na jego drodze, on zobaczył, że w sumie to była przeszkoda. Kiedy on się tak wpatrzył w zakon, nie patrząc, co dalej Bóg czyni. Powiedzmy 13 rozdział listu do Rzymian od 8 wiersza. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Po co on przytacza tu zakon? On pokazuje, zakon jest nadal dla wszystkich, którzy co? Grzeszą. Może nim doczytamy dalej, otworzymy sobie do Tymoteusza. Pierwszy do Tymoteusza. Od 3 wiersza. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przekazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest wiary. A celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Chcą nauczać innych zakonu, a nie rozumieją, mówił apostoł Paweł tego. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, bo taka jest prawda, zakon jest ustanowiony dla grzesznika. Lecz dla nieprawych, nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. A więc przeciwko wszystkim jest zakon, którzy sprzeciwiają się prawdzie Ewangelii. I nie będzie pobłażu. Tam jest wyrok śmierci na tych wszystkich ludzi. A więc jeżeli ktoś nie rozumie, to próbuje kogoś wprowadzić pod zakon, gwarantując jemu, że ten człowiek teraz będzie wypełniać to, co chce Chrystus. Pamiętacie ten list do Kolosan, co Paweł mówi? Osądzają was o to, że wy jesteście wolni w Chrystusie i mówią wam, że przekraczacie prawo, bo nie święcicie sabatu, jecie coś, co nie powinniście jeść, ruszacie, co nie powinniście ruszać. Mówi, to są wszystko tylko ludzkie pomysły są. Bo wy już jesteście poza tym w Chrystusie Jezusie. Jesteście w Chrystusie, a więc otrzymaliście nowe prawo. Prawo życia Chrystusowego w was, zakon Chrystusowy. A więc wiedząc o tym, że Paweł doskonale wie, po co jest zakon i ku czemu służy, on dokładnie się nim posługuje w odpowiedni sposób. I dlatego pisze w ten sposób do Rzymian. List do Rzymian, wrócimy, 1 rozdział od 18 wiersza. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, minili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy,
Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. A więc apostoł pisze do nich, zwróćcie uwagę na ich życie. Oni będą mówić wam o zakonie, ale będą żyli wbrew zakonowi. Ich życie jest bezbożne. Zwróćcie uwagę między nimi, ilu jest homoseksualistów. Popatrzcie między ich kobietami, ile jest lesbijek. Zwróćcie uwagę, co tam się dzieje między nimi i wtedy zobaczycie, że oni tylko mówią, że żyją. Oni nawet nie miłują zakonu, żeby o nim myśleć w codziennym życiu. A jednak gdyby Chrystus nie przyszedł, to zakon byłby centrum myślenia w kierunku Boga. A ponieważ, 28, ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Czy przypominacie sobie, co Paweł pisał w czasach końca, co będzie wśród wierzących ludzi? Dokładnie o tym on pisze tutaj, do nich. Nierozumni, nie stali bez serca. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. O kim on pisze? On pisze o tych, którzy wiedzą o tym. Znają zakon, a mimo tego żyją wbrew zakonowi. I oni będą próbowali przyjść i powiedzieć wam o różnych rzeczach, które miałyby was pociągnąć w jakimś kierunku, złym kierunku. Trzeci rozdział, 19 wiersz. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Niektórzy uważają, że jeśli będą wypełniać jakieś prawa z zakonu, to będą przez to uratowani, zbawieni. Ale jeśli chcą z tego być uratowani, zbawieni, co wypełniają zakonu, to muszą cały zakon wypełnić. Apostoł to wie. Kto wypełni cały zakon, usprawiedliwiony będzie. A więc mówi, będą do was przychodzić i nęcić was, opowiadać wam, ale wy im nie wierzcie, oni są nieprawdziwi. Jeżeli by powiedzieli wam prawdę, powiedzieliby, wiecie, my próbujemy już od pokoleń tak żyć i nikomu się to nie udaje. Czy chcecie też spróbować? Oni tak nie przyjdą, nie powiedzą. Nie będą mówić, że wszystko idealnie wypełniają, że wszystko jest przez Boga uznane i naprawdę Bóg kocha ich, że oni to robią. Będą zwodzić, oszukiwać po prostu. Podczas będą wiedzieć, że nie potrafią żyć w sposób, jak zakon mówi. Bo nie pociąga ich to serce, tak jak Dawida pociągało. A jednakże też mu się nie powiodło. I później dalej opisuje tą sprawę. Później czwarty rozdział od 13 wiersza. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary, bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwecz się obróciła. Znowuż pokazuje, że to im nic nie pomoże. Oni muszą przyjść do Chrystusa, muszą się ukorzyć, muszą zgiąć swoje karki i uznać wolę Bożą, której Chrystus jest wszystkim, aby się pojednać z Bogiem, aby żyć w społeczności z Bogiem. Potem mamy 5 rozdział, 13 wiersz.
albowiem już pod zakonem, przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. To tak jak jest z prawem. Nie ma prawa, to nie jest przestępstwo, chociaż potem będzie uznane za przestępstwo. A więc, ale mimo to ludzie i tak umierali, mimo tego, że nie było zakonu. A więc mamy, że prawo i odpowiedzialność. Tak jak później pisze, lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. To już trzeba czytać. 5:20. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. 6:14. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Wyprowadził nas Chrystus. W Chrystusie wyszliśmy spod zakonu, aby być w Chrystusie pod łaską, być w zwycięstwie, być w chwale kosztowności Jego życia w nas, aby się cieszyć tą świętą społecznością z Ojcem, oczyszczani krwią Jezusa od każdego grzechu. I 15. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. To nie znaczy grzeszyć, tylko jeszcze piękniej żyć. To jest zupełnie co innego. Oni mogą mówić, jak wy pod łaską będziecie żyli, jak wy nie będziecie mieli zakonu. Ludzie, pomyślcie, zastanówcie się. Przecież jak wy nie macie prawa, które by określało wasze życie, a macie łaskę, a co to jest łaska? Powiedz mi, co to jest łaska? Jakie prawo masz w tej łasce? Człowiek sobie myśli, no tak, no tam jest prawo, regulacja, a tu łaska, to znaczy mi wszystko wolno, to może ja nie do końca będę wiedział, co mogę, co nie mogę i tak dalej. Człowiek zacznie wątpić i pomyśle sobie, no faktycznie pod zakonem jest to pewniejsze wszystko, jest to jakoś uregulowane. Nie, życie Jezusa jest lepsze niż zakon. Jest bardziej uregulowane, jest jeszcze bardziej Boże, czyste. Później ten 7 rozdział, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Kiedy umrze, już przestaje panować. I że myśmy umarli dla zakonu. Może czasami człowiek sobie myśleć, w sumie dlaczego ten apostoł Paweł w tym liście do Rzymian aż tak bardzo zajął się tym zakonem? Przecież ja wiem, że jestem pod łaską. Powiem wam, że wielu wierzących żyje pod zakonem. Rozlicza się według zakonu. Dzisiaj byłem miły, uprzejmy, byłem dobry. Co to znaczy? A gdzie piękno życia Chrystusa? Czy było widać Chrystusa? Wielu ludzi podchodzi pod zakon, bo im jest wygodniej. I czasami ten list do Rzymian może rozbić tą wygodę i powiedzieć człowieku, idź za Jezusem. Nie szukaj wygody i sobie nie rób poduszeczki swoich własnych ustaleń, co według zakonu jest dla ciebie. Ale idź za Jezusem i każdy dzień już będzie dniem Pana Jezusa Chrystusa w tobie. Więc zakon jest święty, jest dobry, pożyteczny jest. Dobrze go trzeba używać. 8:2. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, chodzimy, lecz według ducha. To, co tam z Mateusza czytałem, Jezus mówi, nie zabijaj, u mnie nie będziesz nawet się gniewał. Będziesz miłował, przebaczał, znosił. A jeżeli coś by ci się nie udało, nie powiodło, przeprosisz, oczyścisz się i będziesz dalej uczył się mnie, poznawał Jezusa Chrystusa. A więc słuszne żądania zakonu, tak jak Paweł tam czytaliśmy 13:8, miłość jest wypełnieniem zakonu. Kto miłuje, ten zakon wypełni. Dziewiąty rozdział i 4:4.
Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierze i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice. A więc oni pierwsi poznawali zakon. Oni pierwsi uczyli się żyć według zakonu i oni pierwsi go łamali. 9:30 do 33. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości zakonu, do sprawiedliwości zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. To, co wspominam, często chrześcijanie dokładnie to samo robią. Potykają się o Chrystusa, bo próbują sobie swój zakon ustalić. Ten ma taki zakon, ten ma taki zakon. Ten mówi, no to jest moje prawo, ja mogę tak w ten sposób żyć i tak dalej. Nie? A więc jakieś poustalenia, gdyby chcieli chociaż żyć według zakonu Bożego, to już tam pod tym zakonem Bóg regulował to, żeby ten Izrael miłował się nawzajem, wspierał, pomagał, aby byli jednym ludem, żeby między nimi nie było takich, którzy by byli zaniedbani. Już to było pod zakonem pokazane, a więc Bóg chciał, żeby ten Izrael był dla Niego, dla Jego chwały. Już tam było, że Pan przebywa tam, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, gdzie się miłują nawzajem. Dobre rzeczy, bardzo dobre rzeczy, a to przyszło do nas dopiero w Chrystusie, bo oni nie byli w stanie tego wypełnić z powodu natury, starej natury człowieka. 10:5. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. Tak pisał Mojżesz. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba. No nie myśl jak w zakonie. No, kto z ludzi wstąpi do nieba? Kto wypełnił zakon? Nie myśl, bo Chrystus już wypełnił i On przyszedł z nieba. I odszedł do nieba. Ta sprawa jest już załatwiona. Teraz myśl o Chrystusie, bo jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Gdzie tu jest zakon? No jest zakon nowy, chrystusowy. A więc tamten zakon tylko przyprowadził do Chrystusa. Chrystus wypełnił zakon i teraz my już nie myślimy zakonnie, tylko myślimy, czy ty należysz do Chrystusa, czy ty trwasz w Chrystusie, czy ty jesteś uczniem, uczennicą, czy ty miłujesz Chrystusa i Chrystus prowadzi ciebie. On ciebie będzie sądził i mnie. Do Pana należymy. On osądzi, czy my chcieliśmy do Niego należeć, czy nie. On dobrze to wie. A jeżeli ktoś nie chce należeć, to Pan też to wie. A jeżeli chce należeć, to Pan pomoże temu człowiekowi, żeby mógł należeć coraz lepiej. Proste to jest. Zakon nie mógł tego zrobić, co Pan Jezus Chrystus. A więc On ich ostrzegał. Uważajcie, oni będą przychodzić i mówić, a co, Mojżesz nie był Bożym człowiekiem? Stawał twarzą w twarz przed Bogiem. Bóg powiedział o Mojżeszu, to jest najpokorniejszy z ludzi. I co? A później apostołowie cytują, ale też i Mojżesz powiedział przecież, że proroka jak ja wzbudzi wam Bóg. Tego macie się słuchać. Nie? Więc użyte ze starego, ale to, co mówił już o Chrystusie. Pamiętajmy, że mądry w Chrystusie człowiek umie korzystać z nowego i ze starego. Nie boi się starego, bo ma już nowe. Nowe przymierze, nowe wiadomości od Chrystusa. I 10:4, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Nie końcem, że w ogóle przestaje istnieć zakon. Tylko dla człowieka, który uwierzył, końcem jest. Bo zaczyna się wszystko już w Chrystusie. Nie ma tak, żebyś miał dwóch mężów. I zakon, i Chrystusa. To jest bigamia, to jest grzech. Nie możesz mieć dwóch. Albo zakon, albo Chrystus. I wrócimy do tego 13 rozdziału, doczytamy. 9:9. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. I tak mówi, kiedy do was przyjdą, będą wam o tym mówić, to cieszcie się, że macie miłość do nich i chcecie im pomóc. Wytłumaczycie im wtedy,
słuchajcie, ale wy przecież przez zakon nie osiągniecie tego, potrzebujecie Jezusa Chrystusa i może zamiast oni wam wytłumaczyć, wy im wytłumaczycie. Jeżeli wiecie, że pod zakonem nie dojdziesz, pod Chrystusem już doszedłeś. Pamiętam, jak jedna osoba, a w sam raz jak mnie nie było w domu, przyjechała do Eli i chciała ją przekonać do zakonu. I tak się jakoś zdarzyło, że po jakimś czasie ja wróciłem do domu i ta osoba próbowała Elę przekonywać do zakonu. Ja przyszedłem i z łaski Bożej ta osoba wyszła od nas z domu przekonana do Chrystusa. Tak rzeczywiście było. Bo Chrystus jest jaśniejszy. Zakon jest jasny. On rozświetlił te bałaganiarskie ciemności, ale niewyraźnie tak, żeby pokazać Boga. A Chrystus doskonale rozjaśnił i pokazuje Boga. A więc Chrystus jest cenniejszy i ważniejszy. Gdy człowiek chce się ratować, to gdy usłyszy o Chrystusie, mówi, to jest lepsze. I chce z tego skorzystać. Może jeszcze skorzystamy chwilę z listu do Galacjan, drugi rozdział i 16 wiersz. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Teraz on Galacjanom to tłumaczy, kiedy Galacjanie już zostali oszukani. On się uczy też. Gdyby wcześniej wiedział, nauczyłby Galacjan. On ich nauczył Chrystusa, nie myśląc o tym, a potem już wiedział, że trzeba Kościół zabezpieczać. Nie przed światem tyle, co przed Żydami, przed Izraelitami, którzy będą się mienić, że wierzą w Jezusa, ale nadal będą chcieli wypełniać zakon. Nawet Paweł mówi, takich przyjmujcie, jeżeli oni wierzą w Jezusa, a jeszcze są pod zakonem, przyjmujcie ich. To są ludzie małej wiary. Oni jeszcze nie zrozumieli wszystkiego w Chrystusie. Dajcie im możliwości i szansę. Nie gorszcie ich, ale też nie dajcie im się przerobić w żaden sposób. Wy macie Chrystusa, a oni Go potrzebują jeszcze bardziej. 2:19-21. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Nie mógł żyć pod zakonem, bo pod zakonem cały czas grzeszył. Ale kiedy umarł dla zakonu i ożył w Chrystusie, już może żyć Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Więc bardzo silnie teraz mówi, bo on zdaje sobie sprawę, że oni są już skażeni. Łagodnie do nich mówić to nie wystarczy. On później nawet mówi, że Chrystus wam nic nie pomoże, jeżeli to zrobicie. Stracicie w ogóle możliwość uratowania się. A więc używa bardzo silnych argumentów, bo oni już są skażeni. Tam w liście do Rzymian używa delikatnej. Ale tu już wyraźnie mówi, nic wam Chrystus nie pomoże, jeżeli pójdziecie w tym kierunku. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przez nią żyć będzie. I wielu to stosuje, ale kto go wypełni, przez nią żyć będzie. My staramy się go wypełnić, ale nikt nie wypełnił. Najlepsi Żydzi się starali i nikt nie wypełnił. To co on poganie wypełnił, też nie wypełnił, bo zakon nie wypełni żaden człowiek. Tylko Chrystus mógł go wypełnić z nową naturą, z czystą naturą, Bożą naturą. Później tam wykłada tam Galacjanom ten trzeci rozdział. Nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Przykre to jest, prawda, że coś z Biblii dobrego, ale już nie mającego zastosowania w tym przymierzu nowym, w którym arcykapłanem wiary nie jest jakiś Kajfasz, Annasz,
tylko Chrystus Jezus. I to jest próba wprowadzenia do Kościoła. To jest przykre. On tam pisze o tych braciach, fałszywi bracia, którzy was chcieli podbić w niewolę. On wie, jak żył i jak nie potrafił zrobić tego, żeby być naprawdę z Bogiem. No i później to opisuje w tym trzecim rozdziale. Potem trzeci rozdział od 17. Tak, trzeci rozdział. Od 24 wiersza. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Wykonał swoje zadanie. Teraz Chrystus z nami się zajął. On nam mówił, że grzeszymy, a Chrystus mówi nam, co mamy w nim. Chrystus ma to, czego nie ma zakon. Ma życie. Życie zwycięskie dla mnie i dla ciebie. Radosne, wdzięczne, chwalące Boga. Korzystajmy z tego. Czwarty rozdział, czwarty, piąty wiersz. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Był pod zakonem jak każdy jeden człowiek. Był obrzezany? Był obrzezany. Wszedł na Paschę, jak miał 12 lat, szedł. Wykonywane było, była ofiara za niego złożona, wszystko było jak pod zakonem. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze, tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Później tutaj dużo właśnie też wyście Galacjan wykłada, tam czwarty rozdział 21 wiersza, gdzie pokazuje jakby dwóch synów, którzy jedni się rodzą spod zakonu jako niewolnicy, a drudzy z Jeruzalem tego niebiańskiego jako wolni. Pod innym prawem, prawem Chrystusa są zrodzeni, a więc mówi, wy nie jesteście dziećmi niewolnicy, lecz wolnej, abyście na wolności żyli. I tutaj ten 5:3-4. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Potem 5:18. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I tu pisze uczynki tych, którzy są pod zakonem i uczynki tych, których prowadzi Duch Święty. To jest olbrzymia różnica. U jednych widzimy cielesność, u drugich widzimy Chrystusa. I 6:2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I o tym zakonie on też zawiadamia, że pod tym zakonem on jest. A więc myślę, że w tym kontekście apostoł, pisząc list do Rzymian, stara się ich już zabezpieczyć. Nauczony już pewnymi doświadczeniami, on już ich zabezpiecza przed tą ewentualnością. Gdyby do nich przyszli tacy ludzie, żeby nie dali się oszukać i zwieść. Żeby rozumieli, że zakon jest bardzo dobry i pożyteczny i gdyby nikogo nie słuchali, kto by powiedział, że z zakonu można ująć to czy tamto i też możesz wypełniać zakon. Nie, zakon jest cały i nic nie wolno ująć, ale wracanie pod ten zakon nikomu nic nie pomoże. Idź za Chrystusem, ratuj się, wygraj bitwę. Jeżeli doznajesz, że twoje ciało szuka zakonu i chce tam znaleźć usprawiedliwienie, nie daj się zwieść. To diabeł próbuje cię oszukać. Nie ma człowieka, a on próbuje cię pod inny zakon. Nie zakon wolności, szczęścia, zadowolenia z Chrystusa, tylko zakon szczęścia i zadowolenia z ciała prowadzić. I to też jest ohyda. To jest, ten zakon to Paweł nazywał zakon grzechu i śmierci. Zakon ciała.
ciągnie do grzechu, a to prowadzi do śmierci. A więc uważajmy, bądźmy prawdziwi. Żyjmy zawsze na wolności Chrystusowej. Wykorzystujmy czas, oczyszczajmy się, uświęcajmy się, korzystając z tego, kim jest dla nas Jezus Chrystus. I nigdy nie dajmy się oszukać. Prawdziwe życie to Chrystus, nie ma innego życia. Amen. Amen. Amen.